Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita Państwa ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejszą transmisję cotygodniowej audiencji generalnej wraz z Ojcem Świętym oczywiście. On tutaj jest gospodarzem tego miejsca i on tej audiencji udziela. Na placu Świętego Piotra dzisiaj odbywa się ta audiencja. Pogoda sprzyja, słoneczna, chociaż jest dość chłodno, jest około 10 stopni. Może 11-12, a więc dość chłodno. To też widać po ubraniach tutaj z obecnych pielgrzymów. Dość takie właśnie ciepłe te ubrania. I już wsłuchamy się w głos Ojca Świętego, który już jest tutaj obecny na placu, jak słyszeliśmy. Da morire tantissimo. I il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i do otrzymania Jego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami i z Duchem Twoim. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, na zakończenie tej audiencji, canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini e agli anziani e ai sofferenti. Dal Salmo 62. Z Psalmu 62. Solo in Dio riposa l'anima mia. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu. Od Niego przychodzi moje zbawienie. On jedynie opoką i zbawieniem moim, moją twierdzą, więc się nie zachwieje. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Oto Słowo Boże. I teraz usłyszymy ten fragment odczytany w kilku różnych językach. Du livre des psaumes. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. In God alone is my soul at rest. My help comes from Him. He alone is my rock, my stronghold, my fortress. I stand firm. In God alone be at rest my soul, for my hope comes from Him. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Bei Gott allein wird ruhig meine Seele. Von ihm kommt mir Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Burg. Ich werde niemals wanken. Bei Gott allein werde ruhig meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del libro de los Salmos. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Só em Deus descansa minha alma, dele vem a minha salvação. Só Ele é meu refúgio e minha salvação, a minha fortaleza, jamais serei abalado. Só em Deus descansa minha alma, dele vem a minha esperança. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. إلى الله وحده تطمئن نفسي ومن عنده خلاصي. هو وحده صخرتي وخلاصي، هو حصني فلا أتزعزع. إلى الله وحده اطمئن يا نفسي، فإن منه رجائي. كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu. Od Niego pochodzi moje zbawienie. On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieje. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry. Buongiorno. Dzień dobry. Continuiamo le catechesi sul. Kontynuujemy naszą katechezę dotyczącą rozeznawania ducha. Jak rozeznawać to, co się dzieje w naszym sercu, w naszej duszy, po rozważeniu niektórych aspektów strapienia, ciemności duszy. Porozmawiajmy dziś o pociesze, które jest światłem duszy, która jest kolejnym ważnym elementem dla rozeznania, którego nie należy brać za pewnik, ponieważ może zostać niewłaściwie zinterpretowane. Musimy więc zrozumieć, czym jest pocieszenie. Tak jak staraliśmy się zrozumieć, czym jest strapienie. Czym jest pociecha duchowa? Jest to głębokie doświadczenie wewnętrznej radości, która pozwala dostrzec obecność Boga we wszystkich rzeczach. Umacnia ona wiarę i nadzieję, a także zdolność do czynienia dobra. Osoba, która doświadcza pociechy, nie poddaje się w obliczu trudności, ponieważ doświadcza pokoju, który jest silniejszy od próby. Jest więc wielkim darem dla życia duchowego i dla całego życia jako takiego. I przeżywać tę radość wewnętrzną.
Pociecha to ruch wewnętrzny, który dotyka głębi nas samych. Nie jest efektowna, lecz łagodna, delikatna, jak kropla wody, która spływa na gąbkę. Osoba czuje się otoczona obecnością Boga w sposób, który zawsze szanuje jej wolność. Nie jest to nigdy coś kakofonicznego, fałszującego, starającego się przymusić naszą wolę. Nie jest to też jakaś przelotna euforia. Przeciwnie, jak widzieliśmy, także ubolewanie, na przykład z powodu własnych grzechów, może stać się powodem pocieszenia. Pomyślmy o doświadczeniu, jakie przeżył święty Augustyn, kiedy rozmawiał ze swoją matką Moniką o pięknie życia wiecznego, albo o doskonałej radości świętego Franciszka, która zresztą wiązała się z sytuacjami bardzo trudnymi do zniesienia. I pomyślmy o tylu świętych mężczyznach i kobietach, którzy byli w stanie dokonać wielkich rzeczy nie dlatego, że uważali się za dobrych i zdolnych, lecz dlatego, że byli ujarzmieni, zdobyci przez uspokajającą słodycz Bożej miłości. Jest to pokój, który z zachwytem zauważył w sobie święty Ignacy, gdy czytał żywoty świętych. Być pocieszonym to znaczy stać w pokoju z Bogiem, czuć, że wszystko jest harmonią, uporządkowane w pokoju. Jest to pokój, którego Edyta Stein doświadczyła po swoim nawróceniu. Rok po przyjęciu chrztu napisała ona: w miarę jak oddaję się temu uczuciu, stopniowo nowe życie zaczyna mnie wypełniać i bez żadnego wysiłku ze strony mojej woli popychać w kierunku nowych przedsięwzięć. Ten napływ życiodajnej energii zdaje się pochodzić od działalności i siły, która nie są moje i które staje się które jest ze mnie czynne bez doświadczania żadnej przemocy. To jest pokój, który sprawia, że rosną w nas dobre odczucia. Pociecha dotyczy przede wszystkim nadziei. Jest ona skierowana ku przyszłości. Wyznacza nam drogę, pozwala podjąć inicjatywy, które do tej pory zawsze były odkładane, albo nawet nie był o nim nie wyobrażane, jak na przykład chrzest Edyty Stein. Pocieszenie to jest taki pokój nie po to, aby siedzieć i cieszyć się tym pokojem, ale to jest pokój, który cię pociąga w kierunku Pana, który cię wyprawia w drogę w kierunku dobrych rzeczy. Czas pociechy, kiedy jesteśmy pocieszeni, przychodzi nam pragnienie, aby czynić dużo dobra. Kiedy jest natomiast czas strapienia, chcemy zamknąć się w sobie, nic nie czynić. Pociecha natomiast popycha cię naprzód, na służbę drugim, społeczeństwu, osobom. Pocieszenia duchowego nie da się pilotować. Nie możesz powiedzieć, kiedy przychodzi pocieszenie, nie da się go zaprogramować na życzenie. Jest ono darem Ducha Świętego. Pozwala na zażyłość z Bogiem, która zdaje się niwelować odległości. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, odwiedzając w wieku 14 lat w Rzymie Bazylikę Świętego Krzyża z Jerozolimy, próbowała dotknąć tam gwoździa czczonego, jednego z tych, którymi ukrzyżowano Jezusa. Teresa postrzega tę swoją śmiałość jako wyraz miłości i zaufania, a potem pisze: byłam istotnie nazbyt śmiała. Na szczęście Pan Bóg, który przenika głębie serc, wie, że miałam czystą intencję.
Postępowałam z nim jak dziecko, które wierzy, że wszystko mu wolno i że skarby ojca uważa za swoje. Jest spontaniczne. Pociecha jest prowadzić się do czynienia w sposób spontaniczny. Jak dzieci. Dzieci są spontaniczne. I pociecha też cię niesie w taki sposób, prowadzi. 14-letnia dziewczyna daje nam wspaniały opis pociechy duchowej. Dostrzegamy poczucie czułości wobec Boga, która sprawia, że człowiek staje się odważny w pragnieniu uczestniczenia w Jego życiu, czynienia tego, co jest Mu miłe, ponieważ odczuwamy zażyłość z Nim, czujemy, że Jego dom jest naszym domem, czujemy się akceptowani, ukochani, pokrzepieni. Z tą pociechą nie poddajemy się w obliczu trudności. Zresztą z tą samą śmiałością Teresa prosi papieża o pozwolenie na wstąpienie do Karmelu, choć jest nazbyt młoda i zostanie wysłuchana. Co to znaczy? To znaczy, że pociecha czyni nas śmiałymi, odważnymi. Kiedy jesteśmy w czasie strapienia, mówimy, nie jestem w stanie tego uczynić i ściąga cię w dół. Wszystko jest mrokiem, mówimy, że nie mogę tego uczynić. Natomiast w czas, okres pociechy, mówimy sobie, tak, idę naprzód, dam radę. Czuję w sobie siłę Boga, idę naprzód. I tak w ten sposób pociecha popycha cię naprzód, iść naprzód. Podczas kiedy w czasie strapienia nie umiesz nawet jednego kroku uczynić. I to jest piękno pocieszenia. Ale bądźmy uważni. Musimy też dobrze rozróżnić pociechę, która jest od Boga, od fałszywych pociech. W życiu duchowym dzieje się coś podobnego do tego, co dzieje się w ludzkich wytworach. Są oryginały i są też kopie. Jeśli prawdziwe pocieszenie jest jak kropla, która spływa na gąbkę, jest delikatne i wewnętrzne, to jego imitacje są głośniejsze i bardziej rzucające się w oczy. Nawet entuzjazmem się wyrażają. Są słomianym ogniem, bez treści. Prowadzą do skoncentrowania się na sobie i niedbania o innych. Fałszywe pocieszenie ostatecznie pozostawia nas pustymi, dalekimi od centrum naszego działania. Dlatego, kiedy czujemy się szczęśliwi, w pokoju, czujemy pokój, jesteśmy zdolni uczynić wszystko, ale nie mylmy tego pokoju z entuzjazmem, który mija. Entuzjazm dzisiaj jest, jutro nie ma. Dlatego trzeba rozeznawać także, gdy czujemy się pocieszeni, bo fałszywe pocieszenie może stać się zagrożeniem, jeśli szukamy go jako celu samego w sobie, obsesyjnie, a zapominamy o Panu. Jak powiedziałby święty Bernard, szuka się pocieszeń Boga, a nie szuka się Boga dającego pocieszenia. My mamy szukać Pana i Pan ze swoją obecność będzie dawał nam pociechę i pozwoli nam iść naprzód. A nie szukać Boga, aby dał nam pociechę. To nie tak. Nie możemy być tu interesowni. Jest to dynamika dziecka, o którym mówiliśmy ostatnio, które szuka swoich rodziców tylko po to, aby otrzymać od nich rzeczy, ale nie dla nich samych. Jest interesowne dziecko. Dzieci umią tak rozgrywać mamę, tatę. Kiedy rodzina jest podzielona, mają ten nawyk szukać i tu jakichś swoich korzyści. To nie jest pociecha, to tak nie należy czynić, to jest interesowność. Również nam grozi niebezpieczeństwo przeżywania naszej relacji z Bogiem w sposób infantylny, sprowadzenia Go do przedmiotu na nasz użytek i na nasze spełnienie naszych zachcianek, tracąc najpiękniejszy dar, jaki jest On sam Bóg. I w ten sposób idziemy naprzód w naszym życiu,
które idzie od pociechy Boga, aż do strapienia, które pochodzi od grzechu, od świata, ale umiejąc rozróżniać, kiedy jest pociecha Boża, która daje ci głęboki pokój w duszy, a kiedy jest przelotny entuzjazm, który nie jest niczym złym, ale który jeszcze nie jest pociechą Bożą. Dziękuję. I teraz usłyszymy streszczenie katechezy Ojca Świętego w kilku różnych językach. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, après avoir traité de la désolation, nous parlons aujourd'hui de la consolation, qui est un autre élément important pour le discernement. La consolation spirituelle est une expérience profonde de joie intérieure qui permet de voir la présence de Dieu en toute chose. Elle est un grand don pour la vie spirituelle et pour la vie dans son ensemble. La consolation est aussi un mouvement intime qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui essaye de forcer notre volonté, ni une euphorie passagère. Elle est liée avant tout avec l'espérance tournée vers l'avenir. La consolation spirituelle n'est pas programmable à volonté. Elle est un don de l'Esprit-Saint permettant une familiarité avec Dieu. Il y a cependant de fausses consolations qui poussent à se replier sur soi et à ne pas prendre soin des autres. La fausse consolation finit par nous laisser vides et loin du centre de notre existence. C'est pourquoi il faut faire preuve de discernement même lorsque nous nous sentons consolés. La fausse consolation peut devenir un danger si nous la recherchons comme une fin en soi, de manière obsessionnelle, en oubliant le Seigneur, c'est-à-dire en recherchant les consolations de Dieu et non le Dieu des consolations, qui est le don le plus beau. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Serdecznie pozdrawiam osoby języka francuskiego, szczególnie pielgrzymów z diecezji Troyes i Lyon, Instytut Stanisława od Świętego Rafaela oraz Instytut Matki Bożej z Sanua. Bracia i siostry, uczmy się kierować każdego dnia przez poruszenia Ducha Świętego. W ten sposób będziemy mogli doświadczać słodyczy niosącej pokój od Bożej miłości w trudnościach naszego życia. Niech wam Bóg błogosławi. Vous saluant en français, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins des diocèses de Troyes et de Lyon, l'Institut Stanislas de Saint-Raphaël et l'Institution Notre-Dame de Sannois. Frères et sœurs, apprenons à nous laisser guider au quotidien par l'émotion du Saint-Esprit. Ainsi, nous pourrons goûter à la douceur apaisante de l'amour de Dieu dans les difficultés de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a particular way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters,
In our continuing catechesis on discernment, we now consider the experience of spiritual consolation, that sense of deep inner joy, a gift of the Holy Spirit, which enables us to sense God's comforting presence and providential care in all things, even in moments of trial and difficulty. Saint Ignatius compares this grace-filled movement of the heart to a drop of water on a sponge. Quietly and in full respect for our freedom, the Lord confirms us in faith and hope and confident trust in his undying love. In the lives of great saints like Ignatius, Edith Stein, and Therese of Lisieux, we see how experiences of spiritual consolation not only bring profound interior peace and conviction, but also grant the strength to accomplish extraordinary things in God's service. The sign of an authentic consolation is precisely the serene, fruitful, and lasting peace that it brings. Discernment is needed to distinguish true consolations from those that are false, shallow, and self-indulgent. In our spiritual journey, may we always heed the sound advice of Saint Bernard, who urges us to seek the consolations of God and not the God of consolations. The Holy Father will now greet us in Italian. Witam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, szczególnie przybyłych z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przyzywam nad wami wszystkimi radości i pokoju Chrystusa naszego Pana. I greet the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from the United Kingdom and the United States of America. Upon all of you, I invoke the joy and peace of Christ our Lord. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Zuge unserer Katechesen über die geistliche Unterscheidung befassen wir uns heute mit der Erfahrung des Trostes, jener tiefen Freude, die uns Gottes Gegenwart in allen Dingen erkennen lässt, die in uns den Glauben und die Hoffnung stärkt und uns mit einem Frieden erfüllt, der aller Anfechtung standhalten kann. Dieser geistliche Trost ist nicht planbar oder machbar, denn er ist wesentlich eine Gabe des Heiligen Geistes, die uns in eine innige Vertrautheit mit Gott bringt. Die heilige Therese von Lisieux beschreibt diesen Zustand der Seele als ein Gefühl der Zärtlichkeit Gott gegenüber, der uns ermutigt und den Wunsch in uns weckt, an seinem Leben teilzunehmen, seinen Willen zu tun und uns bei ihm ganz zu Hause zu fühlen. Es gibt aber auch falsche Tröstungen. Während echte Tröstung die Seele mild, leicht und sanft wie ein Wassertropfen berührt, der in einen Schwamm eintritt, innerlich seine Wirkung entfaltet und unsere Sehnsucht nach Gott vertieft, sind die falschen Tröstungen laut und aufdringlich, aber nicht von Bestand. Diese Art des Trostes, der um seiner selbst willen gesucht wird, führt in die Selbstbezogenheit. Er hinterlässt innere Leere, weil er nicht zum Herrn führt, dem wahren und eigentlichen Quell unserer Freude. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
Drodzy bracia i siostry, języka niemieckiego, od świętych możemy nauczyć się, jak przyjmować w nas bliskość i miłość Boga. Naśladując ich przykład, pozwólmy, aby rozjaśniała obecność Pana w naszym życiu, aby nasze uwielbienie mogło pewnego dnia połączyć się z chórem wybranych w niebieskim Jeruzalem. Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, von den Heiligen können wir lernen, wie wir Gottes Nähe und Liebe in uns aufnehmen können. Folgen wir ihrem Beispiel und lassen wir die Gegenwart des Herrn in unserem Leben aufscheinen, damit unser Lobpreis sich einst mit dem Chor der Heiligen im himmlischen Jerusalem vereine. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el discernimiento hemos hablado anteriormente de la desolación. Hoy reflexionamos sobre otro elemento importante, la consolación. La consolación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior. Nos da alegría y nos da paz. Y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da la fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación auténtica de otras falsas consolaciones, que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. I tutaj jest wielu Meksykańczyków. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu. Prośmy Pana, aby pomógł nam podtrzymać w naszym życiu rozpalony płomień wiary i być gotowymi na przyjęcie Jego nawiedzenia, które napełnia nas pokojem i radością. Niech Jezus was błogosławi, a Święta Dziewica niech was strzeże. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal.
No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Outro elemento do discernimento é a consolação. Trata-se de uma experiência profunda de alegria interior, tão suave e delicada como uma gota de água que cai numa esponja, mas tão audaz que não se rende às dificuldades, porque faz sentir uma paz mais forte do que a prova. A pessoa sente-se de tal modo envolvida pela presença de Deus que até a dor dos próprios pecados pode tornar-se motivo de consolação. E porque a consolação está unida à esperança, faz-nos pôr em ação iniciativas continuamente adiadas ou nem sequer vislumbradas. É de fato um dom do Espírito Santo que nos permite gozar de uma profunda familiaridade com Deus, como se vivêssemos em sua casa. Santa Teresa do Menino Jesus, quando visitou Roma aos 14 anos, ao ver um dos cravos a paixão do Senhor, queria tocá-lo. Depois, dando-se conta da audácia, desculpava-se dizendo: comportava-me como uma criança que pensa que tudo lhe é permitido, considerando os tesouros do Pai como seus. Mas há também consolações que podem ser falsas, por isso é importante o discernimento para distinguir as verdadeiras consolações daquelas que nos fecham em nós mesmos, levando-nos a ser indiferentes para com o próximo e afastando-nos de Deus. Não esqueçamos que para encontrar as consolações de Deus, é preciso procurar primeiro o Deus das consolações. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Serdecznie witam pielgrzymów języka portugalskiego, szczególnie przybyłych z Portugalii i z diecezji di Chapecó w Brazylii. Ostatniej niedzieli celebrowana była w diecezjach Światowy Dzień Młodzieży z myślami skierowanymi na spotkanie młodych, które odbędzie się w Lizbonie w przyszłym roku. Radość ze spotkania się razem i pragnienie być razem są znakami fundamentalnymi dla świata współczesnego, rozrywanymi przez różne konflikty i wojny. Matka Boża, niech strzeże nasze pragnienia komunii, jedności i pokoju. Niech wam Bóg błogosławi. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos que vêm de Portugal e da diocese de Chapecó, no Brasil. No domingo passado, foi celebrado nas dioceses o Dia Mundial da Juventude, com um pensamento dirigido para o encontro de jovens que se realizará no próximo ano em Lisboa. A alegria de nos encontrarmos e a vontade de estarmos juntos são sinais fundamentais para o mundo de hoje, dilacerado por confrontos e guerras. Que Nossa Senhora guarde o nosso desejo de comunhão e de paz. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم
كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على عنصر آخر من عناصر التمييز، وهو التعزية الروحية، وقال: التعزية الروحية هي خبرة فرح داخلي عميقة تساعدنا على أن نرى حضور الله في كل شيء، وهي تقوي الإيمان والرجاء فينا وتمنحنا القدرة على أن نصنع الخير. فالشخص الذي يختبر هذه التعزية لا يستسلم أمام الصعوبات، لأنه يختبر سلاما أقوى من المحنة، لذلك فهي عطية كبيرة للحياة الروحية وللحياة ككل. بهذه التعزية يشعر الإنسان أنه محاط بحضور الله بطريقة تحترم دائما حريته. والتعزية الروحية هي عطية من الروح القدس، بها نشعر بإحساس من الحنان تجاه الله يجعلنا جريئين، فنريد أن نشاركه في حياته نفسها وأن نعمل ما يرضيه، لأننا نشعر بأننا في ألفة معه، وهو يرحب بنا ويحبنا ويمنحنا الراحة. وقال قداسته: لكن هناك أيضا تعزيات مزيفة، وهي ضجيج وبريق ومثل نار القش، تذهب سريعا وتنطوي على نفسها ولا تهتم بالآخرين، وتتركنا فارغين وبعيدين عن مركز حياتنا. لهذا يجب علينا أن نميز حتى عندما نشعر بالتعزية، لأن التعزية المزيفة يمكن أن تصير خطرا إن سعينا إليها على أنها غاية في حد ذاتها وبطريقة مهووسة، ونسينا الرب يسوع. كما قال القديس برنارد: نبحث عن تعزيات الله ولا نبحث عن إله التعزيات. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Pociecha pochodząca od Pana nie jest ułudą ani nie jest znieczuleniem, ale jest dążąca do prawdy, prawdziwa, bliska i otwiera nam bramy na nadzieję. Pan wam wszystkim niech błogosławi i niech was zawsze strzeże od wszelkiego zła. Uchajil mu'minina natiqina billugatil arabija. Ta'ziyatul Rabbi Yesu'a lejsat khida'an wala takhdira. إنها حقيقة وقريبة وتفتح لنا أبواب الرجاء. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ramach cyklu kateches o rozeznawaniu podejmujemy dziś temat duchowej pociechy. Jest ona głębokim doświadczeniem wewnętrznej radości, która pozwala dostrzec obecność Boga we wszystkich rzeczach, umacnia wiarę i nadzieję oraz zdolność do czynienia dobra. Osoba, która doświadcza pociechy, nie poddaje się w obliczu trudności, ponieważ doświadcza pokoju, który jest silniejszy od próby. Pociecha nie jest efektowna, lecz łagodna i delikatna. Czujemy się otoczeni obecnością Boga,
i to w sposób, który zawsze szanuje naszą wolność. Świadectwa takiej pociechy widzimy w pismach mistrzów duchowych. Święty Augustyn doświadcza jej, kiedy wraz ze swą matką, świętą Moniką, rozmyśla o pięknie życia wiecznego. Święty Ignacy zaznał jej, gdy czytał żywoty świętych. Edyta Stein doświadczyła jej po swoim nawróceniu. A święta Teresa od Dzieciątka Jezus podczas pobytu w Rzymie. I to właśnie ona daje nam wspaniały opis pociechy duchowej. Zaznajemy czułości względem Boga, która sprawia, że człowiek staje się odważny w pragnieniu uczestniczenia w Jego życiu, czynienia tego, co jest Mu miłe. Pocieszenia duchowego nie da się zaprogramować. Jest ono darem Ducha Świętego. Niestety istnieją też pocieszenia fałszywe. Są one hałaśliwe i rzucają się w oczy. Koncentrują człowieka na samym sobie. Dlatego również pociechy trzeba rozeznawać. Pociecha nie może być celem sama w sobie, bo wtedy, jak powiedziałby święty Bernard, szukalibyśmy Bożych pocieszeń, ale nie Boga, który te pocieszenia daje. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Vi sono grato perché in questi giorni vi siete uniti con i cristiani perseguitati nel mondo partecipando all'iniziativa del Red Week e pregando per loro in modo particolare nel santuario di Jasna Gloria. La Madre di Dio conceda a loro la piena libertà e consolazione nella sofferenza. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jestem wam wdzięczny, że w tych dniach jednoczyliście się z prześladowanymi w świecie chrześcijanami, włączając się w inicjatywę Red Week oraz modląc się za nich, szczególnie w sanktuarium na Jasnej Górze. Niech Matka Boża wyjedna im pełną wolność i pocieszenie w utrapieniu. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. W ostatnich godzinach na wyspie Jawa w Indonezji wyspa ta została dotknięta silnym trzęsieniem ziemi. Wyrażam moją bliskość z tą ludnością, drogą mi i modlę się za zmarłych i za rannych. W ostatniej niedzieli w Kalungo w Ugandzie beatyfikowany został ojciec Józef Ambrozoli, misjonarz kombonianin, kapłan urodzony w diecezji w Como. Zmarł w 1987 roku w Ugandzie, poświęcając swoje życie chorym, w których dostrzegał oblicze Chrystusa. Jego świadectwo nadzwyczajne niech pomaga każdemu z nas być świadkami Kościoła wychodzącego do potrzebujących. Oklaski dla nowego błogosławionego poproszę. Pragnę pozdrowić graczy, kibiców, widzów, którzy z różnych kontynentów śledzą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywają się teraz w Katarze. Oby to ważne wydarzenie mogło być okazją do spotkania i do harmonii między narodami, budując braterstwo i pokój między narodami. Módlmy się o pokój na świecie i o zakończenie wszystkich konfliktów
ze szczególną myślą o strasznym cierpieniu drogiego, umęczonego narodu Ukrainy. Myślmy o umęczonej Ukrainie. W tę sobotę będzie rocznica strasznego ludobójstwa Hołodomoru w latach 1932-33, spowodowane w sposób sztuczny przez Stalina. Módlmy się za ofiary tego ludobójstwa i módlmy się za tylu Ukraińców, dzieci, kobiety, starsze osoby, które dzisiaj cierpią męczeństwo agresji przez Rosję. Światowy Dzień Rybołówstwa wczoraj obchodzony, niech ułatwi nam budowanie społeczeństwa zrównoważonego. I pozdrawiam rybaków, aby ich poprzez swoją pracę wnosili swój wkład w eliminowanie ubóstwa w świecie. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego. Szczególnie pozdrawiam przedstawicieli szkół katolickich, organizacji FIDE, sieci FIDE i życzę, aby zostało uznane na każdym poziomie ich ważny wkład edukacyjny i społeczny. Również pozdrawiam Stowarzyszenie NOI, oratoria i kręgi parafialne, zachęcając, abyście kontynuowali wasze owocne i godne docenienia działalność na służbę ewangelizacji i promocji człowieka. Moja myśl, jak zawsze, na koniec biegnie do młodych, do chorych, do osób starszych i do nowożeńców. Najbliższą niedzielę będzie to początek Adwentu, okresu liturgicznego, który poprzedza i przygotowuje nas do celebracji Bożego Narodzenia. Życzę każdemu z was otwarcia serca na Pana. Proszę was, otwórzcie serca na Pana, aby przygotować drogę temu, który przychodzi, aby napełnić nas światłem swojej obecności, każdą naszą ludzką słabość. Wszystkim wam ślę moje błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego, drodzy Państwo, końca audiencja generalna Ojca Świętego na placu Świętego Piotra w Rzymie. Drodzy Państwo, weźmy sobie do serca jego intencje, jego słowa, które dzisiaj do nas skierował, rozeznawanie i dzisiaj temat pociecha duchowa, temat tego rozważania. Dziękując Państwu, życzę dobrego dnia. Kłania się Państwu Ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.